Witam już w czwartym odcinku gry, znaczy nie w czwartym, to już w piątym odcinku gry SpongeBob, w którym jesteśmy w górnej części miasta, no i będziemy, jesteśmy akurat w Sandy, czyli taką super wybiórę w kosmicznym kombinezonie, no i możemy podróżować dalej. Naszemu... A to co? Czyli nowy robot się pojawił. Czyli będzie trzeba go jakoś sprzątnąć. Co my tu mamy? O, nie, polecę tam dalej. I dobra. Spadłem. Trzeba będzie się chwycić haka. Nie zauważyłem tylko haka i dlatego zleciałem. Teksasem się nie zadziera. No, okay. Wejście na górę. Aha, to ja będę musiał... Spod, bo może to pokonać. No bo będę musiał go ją ominąć. A, tego na pewno pokonałem sobie. Damy z nim radę. Aha, koło mamy. Dobra, od razu weźmiemy koło do tego. Już mamy 6. Już mam po maszynie i możemy teraz przedostać się dalej. Czyli z góry mogę go pokonać. No i co to takiego? Nie masz dość zasobów, aby to otworzyć, tak? Na pewno to jeszcze przyjdziemy. No i robot z kaszką będę musiał sprzątać go. Tam na górę by się przydał dostać. No mamy już 7. Czyli jeszcze wyżej. Coś tu chyba pisało. Okej, dobra. Jakby się jeszcze wyżej można byłoby dostać, no. Ha, chyba tędy mi się zdaje. Od samego patrzenia mam zawroty głowy! Dobra, mam tutaj. Jest. Czuję się odświeżona!
Czyli jesteśmy wyżej, możemy dalej porozmawiać. Nie wierzę, że noszę bieliznę z pęczbowa! Ktoś by mnie czymś szczela. A, tutaj jest. Dobra. Dobry połysk to podstawa. Dobra, czyli możemy ruszać dalej. Znowu widać, że się roboty zrespiły. Za blisko byłem. Jednego hultaja mniej. Okej, tak lepiej. Okej. Czyli teraz wchodzimy jeszcze wyżej. Czyli to jest trampolina i skarpeta jest właśnie. Zbierzemy tą. Cóż, to chyba uszczęśliwi skarpetę Patryka. Z powrotem i jeszcze raz zjedziemy. No. A, jest tam łopatka i ta... zaraz, nie mogę tylko zebrać. A, teraz można zadzwonić tylko szybko po SpongeBoba. No i karta teleportacyjna, no. To będzie przydatne. Kolejna skarpeta. Patryk na pewno chciałby mieć to już z powrotem. Świeży, jak powiew wiosny. Błyszczy. No dobra, tutaj mamy wejście do tego. Zobaczymy, co tutaj jest. W tej latarni. Dobra. Ma walka z robotami. Ała! A masz! Czuję się jak świeżo wyciśnięty. No, gdzie ta maszyna? A tutaj, dobra. Sos tatarski! O zgrozo! No i ten robocik jeszcze jest śmieszny. O, bywałem przez niego. Świeży, jak powiew wiosny! Thank you.
Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Świeży jak powiew wiosny. No dobra, i tu jest łopatka. Zerwałem. A jeszcze jedna jest, dobra. Jeszcze jedna maszyna i tu. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Au! Dobra. Czyli mamy tutaj łopatkę i już mamy 12 łopatek, no i tutaj mamy jeszcze jedno koło. Coś tu jeszcze otwiera. Chyba... A, trampolinę. Uwielbiam otwierać prezenty! No, sporo teraz zebraliśmy. No i życie jeszcze weźmiemy. Świeży jak powiew wiosny. I jest tu możliwość dostania się jeszcze wyżej. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Skarpeta, kolejne Patryka. Znalezisko dla Patryka. Co to da, jak się tutaj dostanę? Też się zastanawiam. Tutaj, prawdę mówiąc, innego wyjścia chyba nie ma. Aha, znowu to samo. Dobra, o, opuść poziom, teraz mogę opuścić go. Chyba, że jakbym przyszedł tutaj jako Cindy. Czyli tą wiewiórą. Tak tam nie dostanę, bym musiał jeszcze raz przejść na dół. Rozwaliłem. Czuję się odświeżony. Dobra, to jest maszyna. No to wiewióra widać, że na razie daje sobie radę. Z Teksasem się nie zacierpi. Wielkie nieba. Od samego patrzenia mam zawroty głowy. Dobra, kolejna maszyna. Dobra lina i adrenalina!
Dobra, jeszcze ten jeden śmieszny robocik został. Dobra, czyli możemy stąd wychodzić. I udamy się od razu do tego naszego kraba. Zobaczymy, co on tam ma. Dobra, czyli to jest te wejście, którędy nie mogliśmy się wcześniej dostać. On jest w górnym mieście i będzie można oddać mu antenę. Po to właśnie tam idziemy. No to teraz łopatek będziemy mieli pod dostatkiem. Ta maszyna i teraz tędy. O, dziękuję. Wreszcie będę mógł obejrzeć powtórki Fali Zbrodni. No dobra, czyli daliśmy tą antenę. I pozbieramy jeszcze, póki tutaj jesteśmy. Niech ktoś zrobi z nich dobry użytek. No, wybuchaj. No jest. Pieczone tiki po teksańsku! I tak przy okazji trzeba będzie się jeszcze... Jak mamy tyle, to możemy to otworzyć. Czemu by nie? O! Tylko, że tutaj byłby potrzebny raczej chyba... Aha, nie czas, bądź Boba. Skaczemy. No i mamy łopatkę. Czy nas to łopatka? Czy jeszcze gdzieśmy tutaj, gdzieśmy jeszcze nie byli? Właściwie nie, możemy tu mało chyba schodzić na sam dół. Z
tym krabem już gadaliśmy. Nie wiem, jakim cudem wytrzymałem tak długo bez telewizji. Jeszcze raz dzięki. Jak się ogląda tyle telewizji na dachu. Zaraz, tutaj jeszcze coś można zebrać. A to jako SpongeBobem. Uwielbiam otwierać prezenty! Kolejna skarpeta. Fuj! Patryk musi zrobić pranie. No dobra, czyli jesteśmy teraz w dolnej części miasta. Całą górną część miasta przeszliśmy. Bogactwo! Zobaczymy, ile jeszcze łopatek nam pozostanie do... Znaczy... kółek... kierownic, o właśnie. Kierownic do zebrania. Jak powiew wiosny. Co tutaj jeszcze można znaleźć? Tak tutaj. Oho. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. O, to już wiem do czego jest. Ciekawe, czy dałoby się to... To chyba by trzeba było Cindy wziąć, aby to mogła rozwalić. Wtedy byśmy mogli się pozbyć tej... armaty. Zaraz się ją pozbędziemy. Tutaj było wejście do Cindy, chyba. Czyli do przystanku.
Tak to odkryjemy tą mapę. W mieście. Rozgląda się na boki. No dobra, mamy tutaj jakiś przycisk. I tu będzie trzeba by było pójść SpongeBobem. No i nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba. Jeszcze tutaj jedno jest. Pieczone ciki po teksańsku. Okej, tak lepiej. Nadciąga latająca wiewióra! Nie wierzę, że noszę bieliznę SpongeBoba! No i idziemy też do SpongeBoba. Gdzie nie pójdę, robię szał. Gdzie nie pójdę, robię szał. Mówcie mi o toczak. Dobra, toczaku. I teraz będzie trzeba pozbyć się tej armaty, co tak szczela. To będzie albo ten przycisk, albo może ten. Spróbuję wszystkie. Czy jest jeszcze coś, co może rozwalić tu armatę? W każdym bądź razie albo rozwalę, albo nie. Uwielbiam otwierać prezenty! Błyszczy! Świeży jak powiew wiosny! To jeszcze, a jeszcze tutaj jedno. No dobra, udało się nam rozwalić łopatę. I mamy za to łopatkę. I 14 łopatka. I pozostaje nam zwiedzenie tej iglicy miejskiej. Stoisz przed SpongeBobem. Co to takiego? To chyba wygląda jak... Gdzie nie pójdę, robię szał! Czyli nie da się tutaj wejść. To już było.
No i mamy tutaj tą iglicę, do której będzie trzeba się dostać. Ale to będzie już w następnym odcinku. Czyli pozostaje tutaj iglica. I to będzie już w kolejnym odcinku, więc żegnam Was. Jeżeli się mój filmik podobał, no to możecie dawać więcej łapki w górę.